No i doczekaliśmy się w końcu, wreszcie, nareszcie. Długo to trwało od informacji z tego, co tam siadają. To już powinny być 15 minut temu. Chodź. Jest następny, ale już od drugiej strony. Także już teraz to ze wszystkich stron zapewne będą siadać. Z tego, co tu jakieś informacje spływają, to koło 8 gdzieś tam w Duńskiej Woli siadło, więc czyś pokazały się jakoś tam grupkami, a teraz jakoś tam kapią, przynajmniej od tych, co ja wiem. Obydwa na pewno nietypowane. Boją się wejść, wczoraj trochę przy łapaniu były przepłoszone. Najmłodszy kibic jest. Zaraz zobaczymy, czy się odbiły. Pierwszy to prawdopodobnie był gołąb od Mateusza. Niespodziewanie bardzo. No on tam raczej tak z przygodami na próbnych lotach latał. Ale tak, 60-63 plus dla niego. Zobaczymy. O, jest następny. Też nietypowany, chociaż mógł być typowany, ale nie był. A z kolei kolega Dzikowski. A to przybłęda. Była wywieziona już raz i przyszła. Także zobaczymy. Czekamy dalej. To jest czwarty. Chodź. Pierwszy typowany. Dzisiaj lot pierwszy. 119 km. Z sekcji poszło w granicach tam 2300. Do konkursu gdzieś tam niecałe 2000. Myślę, że w oddziale będzie koło piątki, w sensie koło 5000 żołąbków. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że cudów się nie ma co spodziewać. Jak widać, kapią, także już tak pewnie będą kapać. Grupami raczej nie będą już siadać. No i cóż, zgodnie z przewidywaniami, akurat ja tam bez żadnego nastawienia na ten pierwszy lot, także zobaczymy. Są dwa następne. Mamy 9. Zaraz 25%. 4 typowane. No i co? I wyglądamy dalej. Coś tam siada. Coś tam siada. Gołębie są trochę takie przymęczone. Piją ładnie, czyli wody za dużo nie złapały w kabinie. Pewnie nie za bardzo umiały. Ale jest jak jest. Parę ziarek im tam za chwilę wsypiemy. Wyglądamy dalej. Jest chyba 10. Już tam od strony Dobronia, łasku. Chyba, że to nie do nas. Nie, do nas. Ciemna. Chyba od Justa. A
Ale jeszcze ma siłę latać, nie? A nie opal. Chyba. Czy nie? Nie, od Justa. Także 1/4 nawet ponad w domu. Bo 37, 39 poszło. Dwa tajniaki, jest kolejny. Albo i nie, bo tak dziwnie zachodzi. Ale może i jest. Ciemny to raczej nie mój. Czerwony raczej mój. Albo obydwa nie moje, tylko się pomyliły. O, tutaj jakiś. Po Hirnowej od Manego i po samcu od Zbyszka. Dlatego to się wahałem, czy w ogóle go włożyć, bo on taki był trochę przymęczony. No ale jest. A czerwony gdzieś poleciał. To prawdopodobnie jednak nie był mój. O, tu jakiś od Poddębic. Dobrze, że zahamował. Znowu chyba Dzikowski albo Junior. Co tam, Jędruś? A Junior na pewno czerwony. Znaczy czerwony jest od starszych. O, Junior pięknie na klapę. Brat Przygupa. Przygup miał być pierwszy. Przygup to jest ten pstry mocno. No chodź czerwony. Jurek mówił, żeby czerwonego typować, ale nie typowałem, także odbiorę. No i mamy godzinę trwania lotu. Mamy tych gołąbków 23 sztuki. Na pewno na tą chwilę z 39 na pewno hodowcy mają dużo lepsze procenty w domu. Niektórzy mają pewnie gorsze. Czasy przypuszczam, że też są nie za ciekawe, no nieistotne. Myślę, że tam jeszcze tych gołębi się sporo doleci. Z tego co słyszę, to już też co niektóre oddziały dzisiaj zaliczyły jakieś wtopy gdzieś tam. Także no co jest jak jest, bez jakiegoś wielkiego przygotowania, z przekładką lotu w sumie w ostatniej chwili. Myślę, że i tak tu co miało się obronić, to się obroniło. Dzisiaj jeszcze też doleciała szpaczka z któregoś tam treningu. Także jest. Ona też tam miała kilometrów trochę do przelecenia, była zgłoszona. No ale pan wypuścił i jest gołąb, także jest to jakiś tam plus. Co chwilę coś tam tu jeszcze kapie, więc mówię, myślę, że do południa jeszcze kilka tych gołąbków doleci. A jak to finalnie wyjdzie, to się okaże. Zegary na 15. Wyniki prawdopodobnie gdzieś tam dzisiaj późnym wieczorem, więc wszystko się wyjaśni. No i co, zabawa trwa dalej. Także podsumowanie nagramy po listach. I wrzucimy. Będzie można coś tam zerknąć. Pozdrawiam. No i mamy krótkie podsumowanie. Drodzy Państwo, jest wieczór. Na tą chwilę brakuje nam 4 sztuk. Na zegary brakowało 9. Po zegarach doleciały te 3 już czekały, jak wracałem z zegarów. Jeden doleciał gdzieś tam później, jeden gdzieś tutaj przed wieczorem. Do wody był hydrodiarowe dielektrolit i tak jest nadal. Na karmę
poszły żółte krople, bo akurat to było pod ręką, gdzieś tam skończyły się krople żołądkowe, skończył się propolis, gołębie generalnie dostały mało, czy tam dostawały po troszeczku, też już jak większa grupa naleciała, to dostawały po troszeczku, tak żeby się coś tam trochę zjadły, ale żeby się nie przejadły. Jak widać, jest tu nawet nieposprzątane dzisiaj. Z różnych względów. Po prostu tak jest. Powinno być wysprzątane, wypalone. Nie jest trudno, nic się nie stanie. Wynik generalnie jest mizerny. Na 33% w sekcji jest 11 konkursów. Na 20% byłyby tylko 4. Tutaj gratulacje dla kolegów wolnych. Nabili tam nam ładnie. Także dobrze, dobrze pocisnęli chłopaki, ale pomalutku. Teraz myślę, że będzie chwila czasu więcej. To w tygodniu są planowane dwie wywózki. Gdzieś tam metodycznie to, co sobie założyłem przed sezonem, to sobie będę realizował. Z jakim skutkiem to się okaże. Ważne, że gołąbki są. Trochę popracowały niektóre. Niektóre nie tak bardzo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dalej na razie jest się z czym bawić, więc trochę tej radości jeszcze z tego będzie. Jutro rano pewnie nakarmę, coś tam im podam na adeno, żeby nie przyłapało ich. Będzie widać po nocy, co się dzieje. Na wieczór karma nadal taka cienka, pół na pół dieta Boster z jęczmieniem, do tego ziółka, ten humolo do zbycha, czymś tam zwilżone, żeby się przykleiło, i tyle w temacie. Myślę, że no mam nadzieję, że z lotu na lot towarzystwo się będzie rozkręcać i będzie coraz lepiej. Natomiast jak to wyjdzie, to się okaże. Do następnego, pozdrawiam.